Pan Szerbie to jest silny, to spokojnie. Co? Dzięki. Ja w ogóle dawno z silnym się nie widziałem. Kto to silny? Też nie znam. Taki gangster jeden. Czarny gangster. A to ten taki głupi, co w kominiarce chodzi? 5, i mówi, 6, 10, nie, to jego skóra. On jest chory. A jego skóra, okej. Okay. No ma skórozę, taka choroba. Nie ściąga skóry? Bo ma skórę. Co mnie bawi, szef? Podoba ci się to? W tej chwili jesteśmy na deperośniłej wysokości Xboxa. Co mi się podoba, szef? Nic mi się... W sensie... Pościg... A, nie podoba ci się, tak? Patrol nie, 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 nie. Tomek! Podoba się, Patrol! O, patrz. O, o, o! Coś potrafisz w końcu. Nawet ją usłyszałem, nawet ją usłyszałem. Coś tam już poszczekała. Może głośniej troszeczkę. Nie wiem, spróbuję, szef. Może kiedyś głośniej krzyknę. Tam zaszczekam, jak wolisz. Może, może to jest niebieskie. A moje nerwy już skończone. To jest, zaskoczy. Zjechał tam na dół, widzicie? Zablokował. Dobra, elegancko. Ja będę bank fleka przy elegancko. Boję się coś powiedz! Słyszysz mnie? Mówię do ciebie! Mówię do ciebie! No, nieźle. Babcia, poczekaj. Babcia, policję przyszła mi nie chce puścić. Już ci załatwiam, już ci załatwiam, babcia. Panią, proszę się uspokoić, albo panią się uspokoić. Niestety muszę panią wyprowadzić z tego lokalu. Do widzenia. Chodź, siadaj. Co ty robisz? Chodź. Chodź, bo musimy coś sprawdzić. Sprawdzamy, sprawdzamy. To by było krzynia w koloseum. Chrumknij. Jak mam chrumknąć? No chrumknij! No Suzan ci pokaże, jak świnka. Suzan, pokaż mu. No chrumknij! To jest jedno teraz z ważniejszych też przejazdów. Gdzie my teraz w ogóle jesteśmy? Ciasne uliczki za wanilą. Sobie to przed. Przed jesteśmy jak coś. Przed, dobrze. Nie, bo jak od tamtej strony wjeżdżamy, to... No, zapoznaj się z okolicą, bo jak ci w robocie nie pójdzie, to aż tłumę się odnajdziesz. Dobra, co to jest? Menelownia. Menelownia. Tutaj też niektórzy kończą z policji, jak im psycha siądzie na robocie. Ej, kadet, ale ty mnie nie wyzywaj, rozumiesz? Ja ci nic nie zrobiłem. Ale wyzywałeś mnie dzisiaj. Kiedy, no jak to kiedy? Przed chwilą mnie wyzywałeś, a ja nie chcę, żebyś mnie wyzywał, stary, bo mi się nie płakać chcę w tej będziesz mi tak mówił. Sorry. 00 prośba, aby wolne jednostki zareagowały na wsparcie na radio numer 3. 118 zareaguje, wchodząc na trójkę. 43-10-1, potrzebujemy 7-8 na radio 3. 80 czarny Sultan MK3. Proszę mi nie wchodzić w komunikaty radiowe, mam mało paliwa. Ale daje. 8 plus 3, rozpoczynamy 10,80 za... Ty, my się zatrzymaliśmy, czy co, że ona nie zgłasza nic tutaj mi? No właśnie nie. Przepraszam, szef. Ale co przepraszam, tylko przepraszam i przepraszam. Ja tego twojego przepraszam się nie chcę słuchać, no ile ja mogę cię słuchać, to przepraszam. Jak śrubę umiesz kręcić? No, że na przykład się wykręci śruba, umiem ją przykręcić. Ale jakbym nie wrócił, to wrócę. Czaisz? Więc jestem wielozadaniowa. Wykręci ci się śruba z czegoś, to ten no, i umiem wstawiać drzwi, wystawiać drzwi z zawiasów i wstawiać drzwi w zawiasy. Szef, ona się nadaje w ogóle do czegoś na tej komendzie? Na recepcję. No, świetnie, świetnie. Kto tam jedzie? No jak to do wytrych, no. To ja! Zajebista. To można się przejechać? Stówkę jej możesz. Do kieszeni czy będzie bankiem? Cieszę się, że jesteś wyżej, bo bym cię na wyzywał. Możesz jechać z tym jak coś. Zawijasy na autostradzie. Po naszej lewej stronie mijamy... Po lewej stronie... Piernie. No, to jest restauracja. Tak świetnie. Jest. Tak. Będzie przejechać przez tunel. Pod fortem Zancudo. Pod fortem Zancudo, tak jest. Wrócić, zaraz jest zjazd. Nie, 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 tylko nie to. Przejeżdżamy w tej chwili tunel pod fortem Zancudo. Przejeżdżamy przez tunel. Kurde. Nie, no nie będę raził w ogóle kranu. Zejdźmy trochę dalej.
To strzelamy do niego. Zostajesz w aucie. Dobra, zostaję w aucie. Orient, orient! Ej, szefie! Szefie, nic nie jest? Stanę spokojnie. Kurde. Jakbyś mógł do mnie szafie. Jak go przeszukać? Jak go przeszukać? Dziwnie się czuję. A ludzie są wspaniali. Co ty robisz, Uwu? Czy ja słyszałam? Co jeszcze w tej koszulce i w tej czapce? On puszcza binda ze mną. Kapelą mnie z tobą. O, z kapelą. Okay. No właśnie. Wow! Nie, znowu się zacina. Jaki speedo za naprawę na razie? Co to miało znaczyć? Stój! 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 Nie skacz! Nie skacz! Stój! Nie uciekasz stąd! Co to? Medyk przebrany! Medyk przebrany! O, witam! Jedna oponadałem, chociaż nawet dwie. Dobra, ucieknie, mieliśmy tu radiowozu. Spokojnie, piszę mu notatkę. Tego drugiego doprowadzić. Ciekawe, czy odegrany strój medyczny. Dobra, wszyscy pewnie na dół, proszę. Tak, wszyscy na dół, pilnujemy tego jednego. O. Nie. A nie, nawet nie mógł taki. Maską mnie wiedzieć, że mi się zawczył. Nie, k***a, wejść, nawet ty, nie. Ty krasnalu, jeba. Ty, a co my teraz zrobimy, bo ty mnie trzymasz jakby. Jak, puść mnie. Tak, będzie szpital zaraz. A weź mnie, puść, o zabierze mnie ze sobą, stary. 305. Mieszka twojej klamy, stary. Witam, jestem Janek Pościela, a to jest skok wiary. Prawdziwy dziakas. Jeszcze w krzoki, człowiek. Powoli. Prosto, prosto, aby prosto. Czekaj, nagrywam to. Cześć, tu Janek Pościela. A to ciągnięcie wózka. Oj, i 360. Drugi odcinek to jest nasz. Uwaga, uwaga. Chul, ała. O Jezus.